strzelają. O fuck, jaki mordor. O ja pierdzielę, zestrzelili nas. Ale jazda. No, wystarczy. O fuck. Ląduj, chłopie, kurde, na autokuwerze niech wyląduje. Ale walą. Ale nas załatwili. Co ten pilot zrobił w ogóle? 10 ciał, trzeba było skakać. Czemu ja tu mam pierwszy dojazd? Tu mam 30. Kto puścił muzykę, którą ja puściłem? Nie wiem, ktoś tu ryczy mi na tym speaker. No właśnie, ktoś mi przebija muzyką z tego. Dobry. Komu ryczy mikrofon? Kto był pilotem? Dobra, muszę kupić jakieś kłada. Może za prąd? Jeszcze kurde ciebie, a nie mam się. U nas jest nie. Minuta. Koniec, kurde. Koniec muzyki. Dobra, ale ja sobie muszę zrobić dźwięk, skonfigurować. Dobra, jedziemy, kurde. Koleś fajny miał helikopter, zajebisty, ale to co zrobił było średnie. Znaczy tak daleko się zaleciał, nie? Znaczy bo tu się co chwilę tam co dwie minuty chyba mochą spalnie na respie i ogólnie. Ale tu chyba nie był mochą, to było coś innego, wiesz? No nie wiem. Może wiesz. Dobra, drogą pojedziemy. Który macie level? Ja mi skasowało do pierwszego. Znaczy, co ty gadasz? Ja mam 13. Ja miałem tutaj 30 i mi do pierwszego skasowało. Teraz nie na cheatach. Idzie najwyższym serwer headline. Ja mam 13 i mi nie skasowało. Nie wiem, mi nie usunęło do pierwszego. Zero wszystkiego mam. Jakiś koleś do mnie coś gada w samochodzie, nie wiem o co mu chodzi. Fuck. Marzysz go. Wiem właśnie. Jak bierzesz grupy na serwerze. O nie, helikopter. Czekajcie. Przeżyłem. Dobra, podniosę was. Ale ja też przeżyłem. To weź tego typa podnoś, bo on się zaraz zrespi. Bo jak... No, już się zrespił. Dobra, walić go. Biegniemy z buta, mamy jeszcze kilometr, to nie jest tak daleko. A, masz zapraw do grupy, jakby co. Tak? No, tam pod Windowsem. Czy nie, pod... Nie widzę żadnego. Pod tylną. Jak to? No nie widzę zaproszenia żadnego. Ja pito. Konfiguracja, dźwięk, czekaj, muszę wyciszyć tych kolesi, bo mi będzie to kurde pierdział na stole. Ale koleś wkurzający, myślisz, że on nas tak będzie wywijał? Nie liczę? To biegnij daleko ode mnie, okej? Okay? Zostałem jeszcze raz, ale zobaczyłem. Ja nie mam. No nie wiem, to dziwne strasznie. Nie mam, może poczekamy 5 minut i będzie. No, tu jest mordor, kurde. On nad nami lata jakiś ten? Wylecie nasz mohawk. Nasz mohawk, ale co on robi? Czemu nasz mohawk nie ma, a nie ma? Czy on po nas przyleciał? Po co on po nas przylatuje? Ja nie chcę z nim lecieć, bo mnie kurde zabiją, jak do niego wsiądę. No dobra, chodź, wsiadamy. Zajebisty pilot jakiś. Na pewno lepiej ode mnie. Chyba jestem jako drugi pilot, wiesz? To nie wyskoczysz jak Dobra, jestem. Dobra, powiedz mi go.
ty jesteś w helikopterze. Naprawdę? No. Nie ma goni. Kurde, co za retardy stare tutaj grają. Zamiast wiesz, gdzieś wylądować, podwieźć ludzi, wylądować, to podbiegną, nie? Przecież nas jest 20 w tym mochołku. To jeden i drugi nas rozwalił. Albo niech leci po prostu na pełnej i nas wysadzi gdzieś. Emil Mendoza, może do niego wsiądę. No bo ja bym się chciał postrzelić, właśnie to jest problem King of the Hill, co mi się nigdy w tym trybie nie podobało. 90% czasu spędza się na lataniu do strefy walki. Nie przebija mi muzyka przypadkiem? Nie. Se kłada kupuję, jadę kładem, kupię wam wszystkich. Dobra. Nie, ma nic, nikt ze mną nie jedzie, jedźcie sobie, kurde. Giniemy wszyscy. To takie lagi, czy co jest grane? Bo tak rzuca tym kładem. Pamiętam kiedyś tutaj Gorgonem, żeśmy stanęli, wszystko co wylatywało z bazy Blue, żeśmy zabijali. Masakra to była. To wszedłeś gruby, czy nie w końcu? No czekaj, no wbijem. Boże święty. A to jak jedziesz Goniu, jesteś? No jestem. No, no to pogram King of the Hill'a i będzie trzeba ten... Mamy naszą drużynę? Tam słyszałeś? No nie mogę, ktoś mi wysadził, no. Boże święty. Że trzeba tych ludzi dodać do znajomych w tam przeciwny team. Tak, tak, tak. Co, masz Nocto, to ja mogę mieć Nocto, to nic nie zmienia. Nie umiem dojechać do strefy walki. Ale to ty chyba dodajesz, bo ty zakładasz grę czy coś. To nie ma znaczenia, ty możesz też założyć grę. Jak też mogę dodać, możemy być wszyscy dodani. Mam pakiet ładunków wybuchowych, nie wiem po co mi on. Jakiś chemt tutaj jest, to nie jestem do respawnu? A, bo tutaj w ogóle stoi na górce czołg jakiś. Wszystko co leci tutaj wysadza. To jest mochołk. Jest moje do Krzysia. Wygramy. Kto włączył silniki? Aha, ja dobra. Gadają wszyscy? No nie. Dziwne wrażenie, że mam konfiguracja, sterowanie. Gdzie jest sterowanie tym samolotem? Dobra, ja chyba nie mam tego. Chyba mam profesjonalne sterowanie, wiesz? I to... Bo nie mam autopilota.
Przeżyłem. Przeżyłem. Jestem na plaży. Jestem niedaleko. Ale expa dostałem. Tactical, kurde, paradrop. 30 razy X, 30 kasy za wszystkich. Dobra. Ale poszło. Ale czy my jesteśmy w strefie? Tak. To czemu jest tylko jeden nas naznacz? Aha, że jeden ticket mamy, czy co? Raz nam się udało tylko dotrzymać. Kurde, ktoś tam coś gada do mnie, co wywaliłem, czekaj. Chyba nie umie, Lieutenant Johnson, kurde, nie umie wyjść z wody. Jak w normalni, kurde, dokładnie. Richtig geil gemacht, man. Coś do mnie po niemiecku gada. Kurde, speak English, man. Dobra, już jestem w strefie. Gdzie widać, ilu nas jest w strefie? Te niebieskie kropeczki, co masz. No dobra, ale to dalej nie wiem ilu, bo na pewno dobra, nas jest więcej. Jest na plus, no bo to dlatego jest więcej. Boże, postać mi się zmęczyła. Oni mają jakichś snajperów na górce, na tym, na zamku? O fuck, mają snajperów na zamku. Przebiegam tu i tu. Objective offensive coś tam plus 100. Nie wiem, o co chodzi, coś zrobiłem. Coś tam rzucę granatem. Moja postać jest bardzo zmęczona, wiesz. Objective offensive. Aha, że siedzę w tym punkcie, tak? Ktoś od naszych dostał tutaj, ale nie wiem skąd. Masakra. Kurde, nic tu nie widzę, wiesz? Boże, czemu jestem taki przeciążony? Muszę coś z inventory wywalić. Kurde, pakiet ładunków wybuchowych. Wiesz, co było zajebiście zrobić? Pod tą wieżę podejść na zamku i ją po prostu jebnąć z pakietu ładunku. Dobra, odpocząłem. Ale tej wieży nie da się dosadzić. A, bo to jest jakaś taka gaming... To jest taka pancera, wiesz, punkt kontrolny. Nie może. O fuck, coś do mnie strzelało przed chwilą. I to grubo. Naprawiam się. Naprawiam się. Zróbmy grupę sobie może. Na nos. Jest jakaś grupa podobno, ale ja nie mogę do niej wejść. No nie wiem, coś mi niby Reaper zaprosił i gówno. Nie wiem, zaprosiłem Jona. Ciebie, nikogo więcej teraz... nie ma. O. Nie ma żadnego zaproszenia. Nie wiem, czy tu jest koleś. No to weźcie, wybierzcie. Aha, trzeba na ciebie nacisnąć, w ogóle jest na czarno wszystko, dlatego. Właśnie, musisz są też tym, tylko nie widziałeś chyba, wiesz. W ogóle nie dostał. No. A czekajcie. No ja też mam wszystko na czarno, czyli od kogo to, tak, jest? Od Reapera? Tak, i masz akcept, jak go nie masz. Aha, dobra. Bo tak naprawdę jest strzał, prawda? Boże, panie, wyjdź stamtąd, bo jest, kurde, pakiet ładunków podłożony. Jebnie? 40 sekund było. Ten koleś w środku siedzi chyba, nie? Zdetonowałem, nie wiem, czy to poszło, czy nie.
Padł ten koleś, czy nie padł? Bo nie było do końca. Jeśli dostajesz punkty, to tak. Nie, właśnie średnio. Dobra, podnoszę typa. A, zabił go, sam też padł. Pamiętajcie, żeby podnosić, nie? To jest ważne. Ile są ma godzin w armię? O kurde, no nie wiem, 600, 700. Dobra, podniosłem naszego ziomeczka. Jestem tak zmęczony, że nie mogę biegać. Co mu jest? A on się opatrzył, dobra, bo coś tak koleś kurde zbija. 714. Co 714? Godzin. O kurde. W Daisy 215. Jestem ciekaw, gdzie są ci wrogowie. Przy tych głównych punktach, przy wieży. Dobra, ja z jakimś Mayo Gamesem biegam. The Thief to nowy sub. Dzięki The Thief za suba. To czwarty subskrybent dzisiaj, albo normalnie piąty, już nie wiem. Sam, dziękuję ci. Ja masz jakaś... tego? Masz grupę? Dzięki subskrypcji możesz umrzeć w Rimwardzie albo w Darkest Dungeon z nami. Ulio, ale to ma kurwa. A, ja mam chyba. No to weź mnie zaproś, bo mnie wywaliło jeszcze do lobby. Nie wiem, kurde. Czemu. Mamy też bólem, zaproś. Kurde. Czekaj, bo jest Erubar. Tutaj. Jak wy weszliście, ja nie mogę. Ale Erubar na nie ma na też. Ja jeszcze od 15 minut siedzę i próbuję wejść, a weszliście od razu. To jesteś leszczyk. Kurde, gonił mnie, nie denerwuj mnie. Macie zawsze coś powiem. Powiem ci coś, będzie chłopak. No powiedz. Nie, no nie będę ci mówić. Dobra, już nie chcę ci ból zepsuł. Już się cieszę, że z panem Mąką nie ma tych zajęć, a jaki zepsuje dzień. Znowu będzie kosa pomiędzy nami i co? We. Strasznie moja postać, powiem wam, jest przeciążona. Nie wiem, co chyba za dużo magazynków nabrałem. No o, granat burzący! Boże, nie wiedziałem, że mam ten 8 granat, naboi z granatnika burzącego. Fajny taki dźwięk jest, taki pok! Bulion. No, zaproszone, poszło. Rio. Naciśnij na mnie i akcept, bo tam nie widać, że zielone. Aha. Tak, ja to muszę się znaleźć. No takich my mamy down w teamie. Co ty gadasz, co zrobisz? Dobrze, się helikopterem? Na respie. No. Widzisz. Na respie? No tak. Na respie, ciągle się rozwalam. Ja w końcu mochołka teraz dorwałem. Słuchajcie, muszę położyć kawałek muru. Właśnie idę do tego mochołka, ale za swój nie być. No to ja jestem mochołku tym. Możesz siadać. Chodź, kawałek. Lecę. O, jestem. I lecimy. No lecimy. Gdzie ten granatnik poleciał? Jak ten granatnik działa? Oh fuck, ale jebu. Chyba mnie zranił. Czy to był twój granat? Nie, ja próbuję przejść przez mur, ale no się nie da. Ale jestem chyba na szpitalu. Nie wiem, powiem ci szczerze, że można podejść na szpital, wiesz? No tak, ale na pewno są na górze. I na skałkach. No wejdziemy sobie na górę. I na skałkach za szpitalem? Też trzeba. To są takie dwie kampy. Ja się położę, bo ja muszę odpocząć. Ale powiem ci, że expik mi leci. Każdemu leci, nawet mi. Ja już mam 14 level. Co ty gadasz, ja zaraz będę miał 14. Ja tu mogę skoczyć ze spadochronem? Tak, czekaj. Jak będziemy nad nimi. Dobra. Liściemy. Wyskakujcie, dobra. Co, jebnik z granatnika w wieży, ale to jest... Ojaj! Co wyście zrobili? What the fuck? Wyskoczyliście chociaż? No, ja wyskoczyłem, już do was lecę. Co to kurde było? A, oberwałem. Kamil Bir to był wasz? Nie, ja mam okiem. Dobra. Ja dokładnie do szpitala, to na mnie udzielają. Dobra, ja wbijam na szpital. Znaczy już jestem, że tak powiem, w hali przyjęć jestem szpitalnej. Może żyję. Wylądowałem tym mochołkiem, co do tego rakiem. Na szpitalu? Czy nie? Nie. Myślałem, że na szpitalu. Dobra, przejmujemy szpital. Dostaliśmy mochołkiem, stoi tu nad ziemi na włócznym siliku, udało mu się wylądować. Jeszcze żyje. Mamy snajpera koło szpitala naszego. Dobra, ja się kładę na ziemi. O kurde. Odpoczywam i zaraz będę schodami wchodził.
Black Down Down. Kurde. Black Down. What the fuck? Kurde. Co to za tryb? To jest tryb King of the Hill. Królowie wzgórza. To my. Ale mówcie, gdzie giniecie, a nie. Jaki zmęczony. Karol, gdzie się zmienił? I tu typy są naprzeciwko szpitala w tych domkach, ej. W domkach jak w domkach. Ja wchodzę po schodach, wiesz? A ja za tobą wchodzę. Już się zastanawiam z tego jeszcze. Team assist dostałem, tak jak jestem w pobliżu. Nie, jak strzelisz kogoś i... padnie. Kurde! Helikopter mnie chyba zeszczelił. Już co, nie widzę tu typów na szpitalu, a siedzę. Koło szpitala... No skałka za szpitalem są. No, ale oni są na lewo od skałek. Tam typ nie lutuje teraz. Czekaj, czekaj. Rozabiję ze skałkami i jeszcze jeden jest. Mohawk leci. Kurde, jeszcze muszę poleżeć, bo jestem zmęczony, mi się łapa będzie trzęsła, jak będę celował i tak nic nie trafię. Na skakach są? Tak, tak. Lądują na szpitalu, czy mi się zdaje? Tam, gdzie ty. Gdzie szpital lądują? Biegnę tam. Na dachu jakiegoś chyba tego. Dobra, w górce? To na górce chyba. Nie wiem, tam to robić. Jest jak zielony palić. Ale jebu. No. Jest. Widzę typa na tym. Prosto. Czołgam się. A w ogóle czołgi. Nie, dwa czołgi nie zostały. Fuck. Padł? Dobra, kill assist, okej, okay, jest. Chyba wam na głowie będą ten spadochronem skakać. Fuck. Nie dolecę. Dobra, kill assist 50. Ktoś tu wali w nas na ten, na górę tego szpitala. Wiecie, że Ruban ma czołg? No ma, ale on gdzieś kampik milionowy. Nie, nie kupił. Pewnie kupił, to ma. Pany. O fuck, kurde, snajper mnie ściągnął z wieży. Macie jakiegoś smoka, żeby mnie zasłonić i podnieść? To uważaj, bo on jest na wieży na środku i mnie ściągnął, kurde. Akurat na niego patrzyłem. Musisz tam podejść za róg, rzucić za mnie smoka, schować się i nie wiem, jakoś spróbować podnieść, może nie będzie patrzył akurat. Czekaj, tylko mi się zregeneruje stąd. Mohawk nie ma szyb pancernych, na pewno. Tylko, że widzicie, jak się w tej grze ręka buja, nie? Wystarczy, że ja podbiegnę, kawałek się zmęczę i już cała ręka mi chodzi. No, no, no. Chyba muszę wywalić, wiecie, z setupu magazynki, bo mam za dużo ich. Jakiś lepszy zasejwować, zresztą się pewnie coś pozmieniało. Jak tam Reaper? Bo wszyscy widzę, że leżymy, kurde. Biegnę. Tylko uważaj, żeby cię nie ściągnął, nie? Kurde, on tu wszędzie dookoła są. Obczołgam się. Może mnie jakoś przez ścianę da się podnieść, wiesz, z za rogu. What the fuck? Co to było? To było A10? To był Warthog leciał. Warthog, kurde, wiedziałem. On strzelał? Tak. Czekaj, to tam się ciepłej podnieś chyba. Szef i koleś na plecy. Nie wierzę w to, dobra, escape. Już prawie byłeś. Prawie byłem. Wiesz co, ja spadam, bo skończyć muszę. No to ale trzymaj się grubo. Będę się za was trzymał kciuki na turnieju. Za ciebie też byłem. Co to jest ten chem? I kurna, jak będę ci coś ten, to jak mi się tak podoba, to chodzi 2000, to jak ci wyślę, to nie wiem, jak nie. A to same prawie. Bo niektórzy ci tam nawet fajne oczekiwania dają. Ja spadam, no cześć. O kurde. Ta A10 chyba się rozbijała się z helikopterem. Powiedzcie mi taką rzecz, bo ja biorę tego zamaka.
No. Ty co, widziałeś, co się stało w tej ciężarówce przed nami? Nie wiem, ale czy my jesteśmy spawn pointem, czy tylko zwykłą ciężarówką? Nie wiem. Chyba zwykłą ciężarówką. To wiesz co, ja się wrócę po ludzi. Warning, you are being targeted by anti-tank la... What? Jest tam taki komunikat. No, ja też. Oh fuck. Patrz co ja zrobiłem. O Boże, już myślałem, że utknę. Nie, frajer bym utknął. Czekaj, jedziemy po kolegów. No coś mi oznacza. Tutaj już pod szpital ten, podchodzimy. No a my kurde nawet żeśmy z respa nie wyjechali, już nas wiesz, namierzają. Czy to nie ten samolot, co tutaj lata? Dobra. Nie, ktoś mi oznacza, ale to chyba z naszych, wiesz? Czemu ten koleś wypadł? Uciekaj z tego wozu, póki żyjesz. Nie, to chyba ktoś z naszych mi się wydaje oznacza. Strasznie mnie rzuca tym. Siedzę, wiesz, za kierownicą, mnie rzuca przód, tył, no stop. Czy wszyscy wyskoczyli z naszego? Boże, ci ludzie naprawdę uciekli, bo myśleli, że nas ktoś zastrzeli? No i chyba zaraz dostaniemy, wiesz? Nie, nie dostaniemy, wiesz, by nas dawno strzelił. Ani tutaj po lewej naszej buty, bo przed chwilą tutaj już się rzucił. No, Karol, ja spróbuję cię podnieść, poczekaj. No dobra, no, ale nie wiem, gdzie mnie zabił. Ale możemy ja widzę. Jesteś zarysowany. Chyba jakiś samolot. Na traseczkę, kurde, zjedziemy tutaj i nikt nas nie, wiesz, nie porobi. Do dupy ten tryb, bo trzeba zostaje z dupy i na nie od kogo. No to jest właśnie King of the Hill. Ja wolę na przykład tego Wastelanda, bo wiem, od kogo dostanę wtedy. A nie od bo się mniej dzieje trochę w Wastelandzie, a tu masz, wiesz, bitwę no regularną. Tak, ale tutaj, wiesz, wychodzę z respa i dostaję. No bo powinniśmy się razem zbierać i, wiesz, razem chodzić, podnosić i wtedy jak wszyscy padną, to wszyscy padną. Proszę. Weźmy na mierza ciągle. Łooo, to szczerze do mnie. Właśnie ten dynamik to jest właśnie chyba... Albo czy oni nas gonią tym antitankiem, czy o co chodzi? No to gdzieś z góry chyba. Ale się ludzie wysypują z góry. No właśnie chyba jakimś tym A10 jakąś leci, czy coś. Ale samolot. Się ludzie wysypują. Też. Nie wiem, predatorem jakimś, czy cokolwiek. Kurde, za ileż o 17 jest szalcowara? Myśmy gonił, ty jesteś ciągle, czy cię już nie ma? Gonił jest chyba. Jest gonił? Musimy ćwiczyć z goniem, zaraz się przygotować. I oni by miał jakieś buildy powiedzieć, ale nie wiem, czy cokolwiek porobił, czy kurde narkotyki tylko. Szkoda, że jedziemy tylko w trójkę. Jednak mogłoby tu być spoko, nie? No. O fuck. Dostałem. Jedzie. Poszły mi koła, wszystkie koła mi poszły. Wyskakujemy. Porzucić go! Z czego dostajemy? Tam z naszej lewej, wiesz, od bazy... tej bazy na południe. Oni mają bazę jakąś? Bulię, na kupię ciężarówkę i pojedziemy. Ja muszę kupić sobie lepszy skok. Na który mnie nie stać. What the fuck, jeszcze ci tymi odrzutowcami naprawdę potrafią latać? Mhm. Myślałem, że tym się nie da latać normalnie. Nie no, całkiem spoko się tak nawet. Oni mają tam bazę na południu? Aha, bo myśmy się na ich bazę wrypali prawie. No, to tak było trochę lipnie. No nie lipnie, bo było dobrze, tylko nie wiedziałem, że tam będzie stał jakiś, kurde, samochód. Łaby samochód. Reaper. No ja już się zmęczyłem, wiesz co, ja muszę wypieprzyć magazynki. Nowy. Poczekaj chwilę, niech ja wywalę połowę rzeczy. Wywalam tak, magazynek Stanak, wywalam granaty burzące. Czekaj. Zostawię se dwa zwykłe granaty, granat dymny wywalam, niebieski ten. Pakiet ładunków wybuchowych sobie zostawię. No zobaczymy, może mi się uda odpocząć. Bo ja zapomniałem, że ja mam Rahima kupionego przecież permanentnie. No popatrz. Czekaj, on lokuje. O fuck, ktoś do mnie strzela, bo już. Widziałem obok siebie kulę jak upadła. Chyba, że to był kropla nami, wody. No ale jak? Nie z tej strony góry strzelił, tak jakby przed nami. Jak z tego? A. Mówię ci, ta strona góry. O! Co, zmień sobie widoczność w menu serwera, to zobaczysz helikopter. Tego nie było, czekaj na kto wizję włączę. Nie chcę już widoczności, bo i tak mam dużą.
Masz trzecią osobę. No co ty robisz? Dobra, działa. Jedziemy na dół, jedziemy spokojnie. Nie zauważyłem tylko kamieni. Kurde, no nie no, męczę się za bardzo. Nie ma nawet perka, żeby obniżał to, kurde. Co? Sprawdzałem specjalnie. To męczenie? No, że nie wiem, jakiś kurde strongman czy coś. Strongman. No nie no, wiesz jak to nazywają, nie? No wiem. Nie ma ich gdzieś tu na górce, nie stoją, bo ja bym tak podszedł z pakietem ładunków wybuchowych i podłożył sobie pod jakiś czołg, wiesz? Chyba trochę dalej stoją. I to by było nawet zabawne. Przecież na lewo od nas się dymi jedynie. A już wiem po co mi te ładunki wybuchowe, przecież ja je stawiałem na drodze i czekałem aż ktoś podjedzie z przeciwnego teamu i go wysadzałem. Teraz mi się przypomniało. Może zrobię to znów. Wiecie. A, pamiętam. Pamiętacie? Tak było, kurde. Pamiętam. Ale nie udało ci się jednego zniszczyć, to musiałem poprawić alamutem wtedy. To był chyba taki lekki opancerzony. Na moście. Co, jest perk, którego mniej się męczysz? Ktoś napisał, że jest. Tak? Nie wiem, czy nie Marksman. Ale to nie, nie wiem. Nie wiem, czy Marksman nie ma po prostu szybszego odzyskiwania. Pytam, nie, żyjecie nie jeszcze? Wiesz co, powiem ci, pełno osób żyje w mieście, ale ja biegnę trochę w innym kierunku, bo ja tu zasadzkę chcę zrobić. Nie wierzę w to, co tak strzela, kurde. Jeśli oni nas na termo widzą, to jest po prostu miazga. No jak na dłoni nas mają. Wiesz co, czekaj, zostawię przy tym budynku ten kłada i pójdziemy na piechotę. Chyba dalej. Turururu. Tylko czy tu ktoś jeszcze samochodami w ogóle podjeżdża pod TT? Wysiadasz bullion? Bo zalowałem. Ja, wysiadam. Co? Spawn pointy czy raczej nie? Jak myślicie? Raczej tak średnio. Albo ktoś do samolotu, bo ludziom się ogólnie to tak nie chce za bardzo. A nie widzicie gdzieś jakiegoś czołgu, żebym go mógł jak ninja, kurde, położyć? Jest czołg, ale to po drugiej stronie miasta, na górce stoi. Tak, ten, takiego po drugiej stronie to nie chcę. Masz. No nie, ściągnął mnie snajper, Boże święty. O, kurde, i to jest właśnie cały King of the Hill. Człowiek biegnie, 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 biegnie i go tylko żeby po to umrzeć. Tylko po to, żeby umrzeć. Moi drodzy, 3 minutki przerwy, 5 minutes break, zaraz do was wracam, przerwa reklamowa. A ja spróbuję się dostać do miasta w tym czasie.
Terio. Powiem wam, że prawie bym drzewo właśnie przywalił. Jadę do was, mam 2 kilometry. Gładzikiem zasuwam, setunią. Ja przypomniałem, dlaczego ja tak dawno w ten tryb nie grałem. Już ci się przypomniało, tak? No, bo mnie z dupy cały czas zabijali. No tak, bo to tak jest, raz. Ja pewnie, wiesz, ja nigdy nie potrafię dojechać. No może gdybyśmy mieli kogoś z helikopterem, co by nas ciągle woził, wiesz? DMR-a na przykład, co by latał tylko tam i z powrotem. O wiele lepsze wtedy. Znaczy, są tacy osoby. No są tacy, co lubią wozić, nie? Ale no. To nie u nas chyba w Pimie. Nie, nie umieją latać po prostu. No. Znaczy, że chcą, ale nie umieją. No ale tak, wiesz, wydać kasę na orkę, przed chwilą widzowie tego nie widzieli, nie widzieliście, bo reklamy były. Wsiadam do typa, do orki, on startuje, rozbił się 2 metry od respawnu. No to, wiesz, a szkoda kasy, kurde. No tak. Jak nie umie latać, to niech nie bierze helikopter, niech sobie poćwiczy, wiesz, poza grą. O, ja jebie, koło nam się uszkodziło. A nie, jedziemy dalej, zajebiście. Te skałki za wami są czyste, czy nie? Ja bym wolał tam jeść. No nie, że ja tam jadę. Widzę, że tu jest mina jedna. Jest zaznaczona w ogóle. Może rzućcie w nią granatem, to pójdzie, co? Powinno. Dobrze. Ten tryb w armii jest dla ludzi, którzy lubią sobie postrzelać i... Jak się w niego pogra długo, ma się kasę i level, to można sobie tymi czołgami różnymi, z myśliwcami polatać, czołgami pojeździć. Czy coś rozbiło za mną? To coś walnęło, jakieś rakiety w ogóle. Na tyłach tych skał. Aha, oberwałem, a? Żyje. Czołgaj się. Bo nas tutaj jest. Kurde, zabił mnie, no, za skałkami jest ty. Czekaj. U nas tu jest dużo przy tych skałkach, wiesz? No ja jestem koło tego hangaru białego, czekaj, koło szpitala. Do ciebie. No to tam masz ludzi. No to czekam. Ja wchodzę na skałki zaraz, wiesz? O! I na lewo tych skałek tam z dwóch typów. Nasi też tutaj są. Tak, że nie widzę, żeby któryś chciał się pofatygować po mnie. Bo problem jest taki, że po pierwsze ci nie widać. Ja na przykład nie widzę twojego ciała. Leżysz gdzieś za ścianą czy coś? Czy to jak to działa? Jak podejdziesz bliżej. Koło szpitala zaraz są tego, typy. Dobra, widzę cię, widzę. Nie, uważaj tam. Są typy koło szpitala. Dwóch. Jeden ma za chwilę. Widzisz? Nie, bo ja patrzę na swoje ciało. No. No to czyli skąd wiesz, że oni to może bo poszli. Bo widziałem skąd strzelali. Nie, bo kolejnego typa znowu zabili. O, dobrze się patrzyłeś. O, tam gdzie się patrzysz teraz. Bo widzę jak się twój dziubek obraca. Ja jestem kogoś potentnie celu... O, widzę typa. Jak on mi się spada, panie otworzył? 200 metrów. Kurwa, no nie mogę po prostu, no zabił mnie. Próbowałem, wiesz, czekałem aż mi się uspokoi celownik, bo mi się bujał góra dół, ale on mu się chyba nigdy nie uspokoi ten celownik. No nic, posiedzę tu jeszcze. Miałem go na celowniku, mówię. Ktoś mnie próbuje podnieść. Nie chciałem go, wiesz, nie chciałem strzelać, bo myślę, mówię, nie trafię go. Trudno, zabijają tutaj kolejnych, trzeba smoka wrzucić. Nie mogę z tą grą po prostu. Ale może nas to podnoszą, wiecie, bo to jeden koleś tam na górce stanął i nie strzelił. A nie, ja się odradzę. Ale czemu to jest takie gówno? Czemu mi się tak broń buja, powiedzcie mi, jak nie jestem zmęczony i ani ranny? Ja sobie przeczytam to wszystko. Może ja powinienem broń zmienić, tak? Może tą, wiesz, bo ja mam jakieś KTRG, to jest gówno, nie? Ogólnie. Strzela z kapiszonów, nikogo się tym zabić nie da, ale... Może jak kupię lepszą broń, to będzie, wiesz, mniej się buja ten... Zaraz ćwiczymy, kurde. Zgoniem do turnieju. Ktoś mnie podnosi? Tam już, tam są jeszcze nasi, nie? Pełno ich jest. Chodź, bulion, jak się też załapać jeszcze.
Rachelka. No już polecieliśmy. Nie. Masakra. Faktycznie jest taki perk. Shiftem, ja stabilizowałem tak? Shiftem, ludzie, nie mówcie mi takich nie. rzeczy. Nie, nie masz pan? Już to w ogóle nic nie daje. Jak? Indefatigable, czy jeszcze? Powiedzcie mi, czy tam jest ktoś przy moim ciele? Widzę, że z Olciksa, widzę, ale on jest w tym. Chodzi na dach. Nie wiem, czy się nie respić. Wymylecimy z ork, może uda nam się. A będziecie gdzieś tam lądować przy mnie? No, spróbujemy jakoś tak wyskoczyć. Czyli to zrespienie się to jest kolejne 10 minut, żeby iść tu i znów zginąć. Ja mogę rzucić tam smoke, nie ma. Karol, masz też? Ale wiecie, to nie mam smoke. Kolesi czy coś, to już lepiej kolesi pozabijać. Ja wyskakuję. To nie ma tutoriala w tej armii, ja jest też. I to do tego bardzo dobry, zajebisty jest tutorial. O, ja może na ten na samym... A nie. Dobra. Biegnę do ciebie. Do ilu się tykietów gra? Tu, chyba. To jest to. Ja mam jeden biały dym. Może uda mi się akurat. Wiesz co? Pilnuj, żeby tam wyczyścić. Tam widzę, że Karol jest w miejscu, z którego mnie zabili, więc... Może już jest czysto. Tutorial jest super w farmie. O kurde. O, za tobą, Karol. Za tego blaszaka. Leży. Johansen został zabity przez Karol. O Boże, ktoś coś strzelił koło mojej głowy. Poczekaj, jeszcze tam inni typowie chyba są, wiesz? Tak, tak, ktoś strzela do mnie. Próbuję uciec. Schowam się za górkę i ten przeładuję. Mamy gościa z tytanem. Dobra. Granat. Ale muza się fajna. Kto tu leży? Bartek.pl? Czekajcie, ja mam chyba... biały dym. Co to było? Nie wiem. Naciskałem jedynkę, żeby pomachać po prostu i pod jedynką mam zbyt dobra to. Misklik. Ja go podnoszę. Okej, osłaniam cię. Widać mnie w tym dymie? Patrząc z tej strony w ogóle. No i zajebiście, o to chodzi. Po to mam właśnie biały dym, kurde. Nie wiem, po co mam niebieskie świetniki. Ja mam Zafira z tego celownikiem. Czy przeszedłem tutorial? Wiecie co, niektóre części. Te od czołgów to nie bardzo, bo to wtedy tego nie było jak ten. Tam są różne, ja podwodne pływanie przechodziłem zwykłą walkę, jakieś dowodzenie czy coś takiego, no trochę tego było. Gdzieś muszę fajnie ustawić, bo mam DMS-a. Samolot jest ciężkie. Drony, dronów nie udało. Próbowałem drony na live, robiłem, nie umiem. To ciężkie te tutoriale niektóre są. Bo po prostu to są takie misje, gdzie oni tam mówią, znaczy macie powiedziane, co niby się... co niby może dana... znaczy jakim przyciskiem co się robi, nie? I trzeba tam, nie wiem, zdobyć miasto, czy jakiś przyczółek, czy coś. No, ja tego nigdy nie przyszedłem, bym się nie chciało. Trochę jak takie miskie kampanii, wiecie, to wygląda. No, zobaczmy chyba jeszcze szpital powoli. Boże, jak wali ten snajper. No. Ja wejdę na górę. Coś spróbuję zająć górę. Może wtedy coś po snajpingu, czy coś. Chcesz się szpital? No. Dobra, idę. Już chodzę na górę. Tak jak coś... A to ona, sobie. Zajęliśmy górę szpitalu, jak coś. Dala szpitalu. No nie wiem, czy ten park tak działa fajnie. Faktycznie działa. O, jak szybko schodzi to. Się odpoczywa. Kurde, zabił mnie na skałach, leżę. Macie jakieś smoka? Tam się od tyłu da na te skały. W ogóle da się mnie od tyłu podnieść bez zagrożenia. Może ktoś podbiec, czy jesteście daleko? Ja jestem dachła, właśnie zastrzelił cię chyba z tego zwierzy, wiesz? No wiem, że mnie zastrzelił z zwierzy, bo do niego strzelałem przecież. To nie musisz mówić. No mogę spróbować zastrzelić. Ja. Ale jak mnie z tyłu możesz podnieść, ja się cofnę po prostu. Ale jestem na dachu, rozumiesz? A, na dachu to słabo. Tak czy siak go możesz spróbować go zabić. No właśnie mam, wiesz, te MS-a. A ktoś inny tam nie może podejść od skał? Ja jestem.
Tylko od tyłu, nie? Od tej górki wtedy. No i z tyłu mnie zabił. Wtedy cię nie będzie widać. Ja pieprzę. To jest niemożliwe. No! W dupę tryb. Kto wygra turniej? Czy my z Goniem damy radę? Sądzę, że dacie, bo mało kto chyba ten umie grać w tą grę. Ale ty, Goń, właśnie nie bardzo trzeba umieć. Prosta gra jest. Podnosisz mnie, czy wszyscy nie żyją, bo nie wiem? Nie, nie, ja zginąłem. Nie żyję. Aha, no to mówcie, kurde, bo ja czekam na tego, aż mnie ktoś podniesie, nie? Coś startuje, jakiś sound, helikopter. I poleciał. Kupię pojazd, kupię pick-upa. Ktoś wsiada ze mną do super pick-upa wesołego? Tak, ja wsiądę. Kurde, jest szansa, że nie podniosę. Jak taki super. Jestem. Mamy też Bartka i jedziemy. Ten koleś myśli, że wszyscy do Huntera wsiądą, się pewnie teraz zastanawia, czemu nikt nie wsiadł. Ten inny typ chyba orką lata. Bo ja znaczy przyleciał z nadmiasta, przyleciał tą orką. To już nie jeden raz? Patrz, ale kurde leci, ale spada ten helikopter. One w sumie puszczają te flary, nie? Te helikoptery. Ale prawda jest taka, że... Może jedzie tym Striderem, przecież to szybciej jeździ. Znaczy tu są działka przeciwlotnicze, nie? W tych niektórych pojazdach takie nie, że namierzają, tylko po prostu się wali z nich. O, tak jak to właśnie. Ale napieprza. Gówno, nic nie trafiło. Fajnie to wygląda. Fajna jest taka bitwa nawet, wiecie? No naprawdę Boże. Zagapiłem się. O! Fajnie by było mieć własny taki serwer. Własny serwer? Po co ci własny? Nie no, fajnie by było mieć taki. Ale po co ci własny serwer, taki jak już jest ktoś go zrobił? No ja chciałbym mieć po prostu. Ale co ci daje mieć się serwera? Nie wiem, niektórym daje zyski nawet. No ale co, chciałbyś sprzedawać stare levele? No kurde, nie levele, sloty. A tam. Słyszałem, że w ogóle wystartowała telewizja dla Brota. YouTube for Kids. Jaka telewizja dla Brota? YouTube for Kids. Ale co to jest? Telewizja YouTube dla dzieci tylko. Ale nie rozumiem, że... To są tylko bajki. Ale gdzie ta telewizja? W telewizorze? Nie, nie. To jest chyba na tablety na razie. To, czyli to jest jakaś aplikacja? YouTube, Google tak, aplikacja YouTube. Z bajkami, tak? Tak, coś takiego. Ale to, czyli żeby tam bajkę dać, to pewnie trzeba, kurde, być bajką twarzą. No, animowane, no, ładnie, żeby było na wierze. Brot wystąpi z moim Minecraftem i tyle. Dobra, jestem na to szpitala, jakby. A my zanim tam dobiegniemy, to nie wiem, 5 razy nas zabiją. Mam nadzieję, że będzie tam można dodawać pojedyncze materiały, wiesz. A nie, że całe kanały muszą być. Tylko, że będzie się dało dać, wiesz, że dajesz ten materiał, to jest dla dzieci. Wyjdę. Nie da się, za mało miejsca. Z buta cisnąć. Tylko problem jest z tym, że nie wiem, czy to jest po polsku jeszcze.
jeszcze się z tym za bardzo nie zadrążyłem, więc... YouTube for Kids, muszę to sprawdzić. Może ktoś do mnie strzela, czy mi się zdawało? On za dużo strzela. Odpocząć. Dlaczego nie wsiadłeś do tego, do Huntera, który nas ten... Bo nie było miejsca w nim. A. Zajęliście wszystkie. Ta postać się tak męczy po prostu. To dobiegnięcie, wiesz, do tych rest pointów to jest masakra. To zaraz ten, co nas podwiózł, zaraz po ciebie podjedzie. On się zatrzymał i ten nas wysadza. No, wraca po ciebie. Wiesz co, ja może spróbuję te ifryty tam. Widzę jakiś ifryt GA zaznaczony. Strider GA od północy. Jakbym tak podbiegł i podłożył, kurde, C4? Może. Nie byłoby to piękne, co? A byłoby. Nie, zabiję typa. Chyba przyjechał ten koleś po mnie, ale ja nie chcę. Jebie, to pewnie jakiś Polak, ale ja nie chcę do niego wsiadać. Co on robi tym kamieniem, bo nie rozumiem. Zginąłem na tyłach skałek. Ktoś tam ciągle strzela, nie wiem skąd nawet. Jakim cudem. Może tam zdołam podnieść. Ale uważaj, bo tutaj ciągle ktoś napieprza z jakiejś cichaczy. Dobra. Aha, już leży. Tak bliżej to ten King of the Hill. Trochę bliżej by te respy mogli zrobić, no nie wiem. Jakieś takie, że nie wiem, że coś te... O, dzięki. Te samochody do spawnowania w mieście były zajebiste. No. Nie wiem skąd. Co, zabił was coś znów? Nie, no to strzela. A czekaj, chyba widzę ty. Nie wiem, gdzie wy jesteście. No. Wy jesteście na górce? Tak, na skałkach. Na skałkach jestem? Tak. Dostał. Bardzo ładnie. Się zastanawiam, co mnie tak w plecy ciągle bije. Bo nasz leży, ale podnosi go. Ja tu robię rozpoznanie przez normalnie podejście z wuta. Który się zakradł do szpitala. Idziemy, bo mamy Stridera. Dzień by się mógł zrobić. Jeden, widzę typa. Na górce. Do skałek wam podbiega. Enemy kill, dobra. W skałkach jeszcze może jeden być, więc uważajcie. Idziemy, jak przebiegał. No dobra, Team Assassin to może tam. No Hunter jeździ to. A! Macie są skapę, to skapę, to jest mógłby PC. Widzę go. A jednego zabiłem. On biega po tych skałkach cały czas. Cały czas biega. I się podnosi. Dziękuję. Ja się widzę. Ktoś padł od nas, tego typa właśnie. Tak, miałem tu ekipę jakichś tych. Mam tu ekipę kolesi, którzy strzelają z... rakiet. Kurde, zabij mnie ktoś. Nie wiem skąd. Kurde, no nie mogę, po prostu ta broń jest tak gówniana, ten TRG.
Nic to nie robi. Wali się tym po bokach, masakra jakaś. Masakra po prostu, masakra. Dobra, jak się zmienia te loadouty? Gdzie to się ustawia? W taki typ. Change appearance. No ja mogę sobie zmienić, jak wyglądam? UK, tak. Select. Dobra, zmieniłem do kutazika. Rearm. Nie, a gdzie się ten? Czekajcie, change loadout. Dobra. Dobra, myślę, już nie chcę kogoś czegoś. Bo ja wydaje mi się, że ja na coś zbierałem. Na pewno nie na Katibę. O Boże, MX od 23 levelu. To może już Katiba lepsza. Dobra, jest Katiba. A ja wiem, czemu ja jej nie używam. Celownika? A jak się dodatki? Ta, celownika nie miałem do niej na pewno. Dobra, jak jeszcze tłumik? Jedno podejście. I dobra, Katiba z RCO. Mam tłumik do niej? Nie mam tłumika. To jest Perk Silencer. Handgun. To handgun to mnie tam w dupie mam, wiesz. Dobra. Wiesz co, bo to już wolę, kurde. A skąd ja mam pakiet ładunków wybuchowych i tak dalej? Ma specjalizację jakaś? Za 10 tysięcy mogę jeszcze ten. A nie, za 100 tysięcy mogę jeszcze, Boże, Explosion Perk. A, dobra. Ja mam FTG i Marksman. Gdzie mogę zapisać tego swojego perka? Czy to już jest zapisane wszystko? Tak mi się to. Tą orką zawiezie na przygodę. Proszę, bo jak dołączyć do polskich strumyk? To jest napisane na tej stronie polskich strumyk. Trzeba czytać, umieć. To jest to. Ale lecimy teraz. Ktoś jest ze mną? Bulion? Tylko ja. Reszta się wysypała, to się nie dziwię. Powinniśmy się zbierać, mówię, wszyscy w bazie, do jednego pojazdu wsiadać, jakieś misje sabotażowe robić. Gdzieś od tyłu i zajeżdżać, wiesz. Sniper team? Sniper team. Pod respa czy coś. Co tam takiego wielkiego leci? Co to jest? To jest ta helka taka nowa. Helka z jakimś karabinem? To jest ta helka... Kurczę, nie mogę nazwać. Nie powiem wam. Ale z DLC. Tak, ale trzeba mieć DLC? Nie trzeba mieć, nie? Trzeba mieć DLC, chyba. Nie składaj mi się spadochronie na dachu. Boże, zginąłem. Nie! Nie! O nie! Kurde no, złożył mi się spadochron na dachu. Znaczy, wylądowałem na dachu i się zsunąłem. No nie, no nie wierzę. Orka się z mołkiem zeżyła. Wyskocz, spadochron. Przeżyłem. Muza się kończy. O Boże, dwa tikety do końca. Wiecie, że odkąd zaczęliśmy grać, to zdobyliśmy tiketa? Jednego? No, bo to kurde my, a nie. Ale muza się włączyła, że już jest koniec. Wall, Spyro, Ever. Orka się zderzyła z tym, z mołkiem. No nie wierzę w to.
Zajebista jest ta muza. I Oscara. Wiecie, muszę zwiększyć głośność muzyki. No i co, koniec? Koniec. Kurda, taka fajna muzyka leciała. No nic, jak koniec, to koniec.